Ale owłosione miejsce, o mój Boże. Cześć, ja jestem Marlos, witamy was z nowego serwera Lizzy. Jest ze mną po mojej lewej Ola, czyli Kaczuszka, i po mojej prawej Kuba, czyli... czyli kim ty jesteś? Dzięki. Tak, tak w ogóle, to kim ty właściwie jesteś? Ty. Dzięki. Co ty tu robisz? Hello. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with... A więc, chcemy was wszystkich zaprosić na nową paczuszkę. No i wrócił, no. Możemy pójść? Nie, nie, dobra. Chcemy was wszystkich zaprosić na nową paczuszkę. Chodźcie na Spawna, opowiemy troszkę o niej. O. A kurde! Chcemy wam wszystkim opowiedzieć o nowej paczuszce, którą możecie pobrać już teraz. Możecie sobie pograć na singlu do niedzieli. Przepraszam, do soboty, do 22. Tak? 22 to jest sobota? No. 22 w sobotę o godzinie. No, której godzinie pasuje? No, co wy tu rozpieprzacie? No, ale rozwaliła. Ciebie. Nowy serwer. Nowy serwer i już, kurczę. Ej, spadaj! A więc, o której godzinie? O 15 pasuje takie otwarcie serwera? Tak. No. Więc w sobotę o godzinie 15 będzie oficjalne otwarcie tego serwera. IP już będzie podane w opisie, tylko oczywiście będzie whitelist, nie, może, albo nie, dobra, będzie podane w opisie, będzie whitelista włączona, więc na serwer nie będziecie mogli wejść, ale będziecie mogli już pobrać paczuszkę. Link do launchera jest w opisie, nazwa paczki to jest Lizzy, tak jak było za nami na wstępie, jak się witaliśmy, ten wielki napis, w opisie też jest wszystko. Chcecie coś powiedzieć? Jajko. Możecie już pobierać paczuszkę Minecraft na modach, oczywiście przypomnę, czyli że to jest Minecraft na modach, to trzeba osobny launcher, więc proszę nie pytać w komentarzach, czy musicie pobierać launcher. Hola, tak, people! Bo tak, musicie pobierać launcher. Co za będa, no? Żeby grać na tym Minecrafcie, musicie pobrać launcher, bo inaczej nie zagracie. Launcher jest, tak jak mówiłem, jest w opisie. Ilość modów też macie w opisie, wszystkie mody wypisane. Jakie mody posiadamy, takie są wypisane. Co tu jeszcze powiedzieć? No mówcie też coś, a nie tylko, no po to was wziąłem. No kurczę, jakbym miał sam mówić, to bym was nie brał. No, że będzie fajna zabawa. Jest miła atmosfera. Bardzo. Jest, no i tak, no czy będzie rekrutacja na coś? Aktualnie chyba nie będzie, w sensie szukałem budowniczego, to mnie olaliście, więc nie pytajcie mnie o admina, bo jak szukałem, żeby pomóc wybudować tego spawna, to praktycznie nikt się nie zgłosił, mówię praktycznie, bo było tam kilka zgłoszeń, ale to naprawdę było kilka zgłoszeń, więc nawet nie było z czego wybrać, więc nie pytajcie mnie, czy będzie rekrutacja o admina. Co więcej, o Jezus, co ja napisałem? Pomoc. Co więcej, mamy tutaj zrobiony cały system, czyli mamy tutaj sklep, mamy tutaj youtuberów. Jeżeli ktoś by chciał być youtuberem, mamy... no kurde, wy pomóżcie czasami, a nie. Och Jezus, przepraszam. Jeżeli chcecie zostać youtuberami na tym serwerze, wystarczy, że zrobicie reklamę tego serwera i zostajecie youtuberami, ale jest też ranga youtuber plus, która ma więcej permisji i troszkę trudniej ją zdobyć, bo na zwykłego youtubera nie trzeba wiele, wystarczy zrobić tylko reklamę i tyle. A na youtuber plus trzeba robić albo serię z tego serwera, z tej paczki, z tego serwera, albo jakieś live'y, albo let's play'e, albo cokolwiek, więcej się angażować w ten serwer i wtedy dostajecie youtuber plus, no i macie oczywiście wtedy więcej permisji i więcej zabawy. Co do kitów, mamy zrobiony kit start, kit VIP, kit kit super VIP i kit coop. O co chodzi kit coop?
mamy tutaj kuboidy, czyli to jest survival, żeby nie było, podkreślam, to jest Minecraft survival, ale jest Minecraftem dla wszystkich, dla osób, którzy chcą się bić, znajdą tu swoje miejsce, ale jeżeli ktoś chce sobie tylko założyć rodzinę, bo da się tutaj mieć dzieci w Minecrafcie, jeżeli ktoś chce sobie tylko pobudować, no to ty zrzucasz nasze dzieci zawsze z klifów. Dalej na drzewo, wcale tak nie było, ok. No ok, idę z dzieckiem na spacer, ja tu buduję dom, zaraz Ola wraca. No dziecko nam spadło z klifu. I co do kuba. Można zakładać kuba, wystarczy kub wpisać, ukośnik kub i tutaj macie jak założyć kuboida. Kuboid polega na tym, że tak jak stoicie, na przykład, że podoba wam się tam jakiś teren, staniecie sobie na przykład na tym klocku, tak? I robi wam się kuboid 40 na 40. Jak chcę patrzeć czyli... na spawna. Podoba wam się ten teren, stajecie sobie w tym miejscu, piszecie tam kub załóż. I robi wam się teren od tej kratki, 20 kratek w tą stronę, 20 kratek w tą stronę, 20 kratek w tą stronę i 20 kratek w tą stronę. Czyli wychodzi wam 40 na 40. Taki macie kuboida i na tym kuboidzie, to nie jest gildia, żebyście nie pisali, że to są gildie. Nie, to nie jest gildia, to jest kuboid, tylko kuboid. Na kuboidzie macie zakaz no PvP, czyli nikt na tym kuboidzie was nie zabije. Macie, że TNT tam nie wybucha, tak samo jak klipery, nie wybuchną wam, więc na kuboidzie jesteście bezpieczni. Zwykły gracz, czyli tam jakiś, jak sobie przebiega, nie, jeżeli nawet zobaczy wasze tam wasz domek, nie będzie mógł ani wam otworzyć skrzynek, ani na przykład klikać, ciągnąć za wajchy, czy otwierać drzwi, cokolwiek, nic nie będzie mógł, ale niestety będzie mógł wam, na przykład jeżeli macie tam krówki czy coś, będzie mógł to wam zabić. Więc polecam właśnie zabezpieczyć drzwiami albo czymś, żeby tam nie weszli, bo drzwi nie mogą otworzyć, ale niestety mogą zabijać zwierzęta. No a więc, co tu jeszcze? Mamy sklep oczywiście, sklep, o Jezus, sklep. Można sobie kupić tutaj sponsora, VIP-a, SVIP-a. Wszystkie pieniążki, które kupicie, na przykład jakieś rzeczy, są przeznaczane od razu na kolejny miesiąc serwera. A wy też, kurczę, po to was wziąłem, żebyście też coś mówili. No, ale siedzicie nie chcę ci przerywać. Super zabawa. I na pewno ten... Na pewno będzie miała atmosfera. No to żeście się nagadali. Co do modyfikacji, mamy tutaj, wszystkie modyfikacje znajdziecie w opisie. Nudzicie tutaj na pewno nie będziecie, bo są mody od takich technicznych modów do jakichś przygodowych. Jest tutaj Ather, czyli niebo, można iść do nowego świata, do nieba. Są tu jakieś pety, tam jakieś stworki, co za wami biegają, są jakieś nowe tam zbroje. Czakowo. Są Chocobo, są Battle Towery, są... Wszystko tutaj znajdziecie. Spawn jest naprawdę ładny, więc polecam spędzanie czasu w spawnie. Tak samo jest taki fajny pokój, to jest pokój dla dorosłych. I osoby, które znajdą tam wejście, będą... Będą? Czy ścięło? Będą mogły tam przyjść. Tak, bawić się. Tak, jest, są tu takie specjalne pokoje, takie jak właśnie... Chyba będzie tańczył. Tak jak właśnie tajne kluby. Na spawnie, na oficjalnym starcie serwera, zostały też pochowane tutaj po spawnie skrzynki z itemami, więc warto sobie poszukać po spawnie, można zawsze jakieś darmowe itemy sobie zdobyć za darmo. Ale to tylko na start serwera. Będą eventy na serwerze. Typu właśnie OX, będą eventy typu z, nie wiem, znajdź admina. Oczywiście też będziemy sobie nagrywać jako serię, na przykład tu Kuba zaproponował, co ty proponowałeś tam? Pamiętasz te główki, co ci dawałem? Może to jest... trollowanie. Właśnie, może nie będziemy tego trollowanie nagrywać. Ludzi. No, może nie będziemy tego nagrywać od razu na starcie, zobaczymy ile osób tutaj będzie grało, ale też taką serię skopiujemy i będziemy może nagrywali coś typu właśnie trollowanie. Więc szykujcie się, będzie na naprawdę zabawa. Na spawnie są super trampoliny i muszę skakać.
Tak, na spawnie nawet możecie sobie poskakać na trampolinie. Taka jest zabawa. Dobrze, nie przyciągając tego filmu, co tu jeszcze można powiedzieć? Nie przyciągając tego filmu, zapraszamy na serwer Lizzie. Oficjalny start 22 o godzinie 15. Wyłączana whitelista. Wszystko będzie też na live, więc zapraszam na live'a. I co? I chyba tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś propozycje do aktualizacji modów, czy coś chcielibyście na tym serwerze zobaczyć, dział komentarzy jest dla was, wy tam wypisujecie co chcecie, my to wszystko czytamy, sprawdzamy. Przed oficjalnym startem na pewno będzie jeszcze jedna aktualizacja z serwera, więc jeżeli teraz jeszcze napiszecie, jakie mody byście chcieli, czy coś tam zaproponowali, to jeszcze to zostanie dodane przed oficjalnym startem serwera, ale jeżeli napiszecie, to kurczę, później. No to kiedy kolejna aktualizacja będzie, tego nie wiem, nie powiem wam. A na razie trzymajcie się cieplutko. Cześć. No, zapraszamy. Mieliście tak powiedzieć papa, no i wypłaty nie dostaniecie.